wszystkim, z tej strony Alien i jesteśmy dzisiaj z naszym Alienatem, czyli koniem, który specjalizuje się w skokach i będziemy dzisiaj oczywiście brać udział w zawodach na parkurach, więc mamy już konia osiodłanego, naszykowanego. Zaczynajmy więc zabawę. Myślę, że nie będzie zbyt prosto. Tu jak widzicie mam wszystko na razie na fulla i jest fajnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zaczynajmy kurs 1, kurs, czyli przejazd pierwszy. Nie będę zmieniała kamerki, ponieważ no niestety, ale jest ciężej na kamerze numer 1, czyli takiej z grzbietu konia. New Steed, dobra. Nie będę wam też pokazywała potem, jak to przechodzę, bo mam nadzieję, że przejdziemy to od razu, ale wątpię. Więc idziemy tak, ja potem po prostu sobie to przejdę. Taka, żeby wiecie, już... No już zrzutka. Dobra, za szybko zrobiłam. Ajajaj, konik, halo! No nie, no kochanie, tak to nie może być, halo, wio. O, to dalej, punkty karne. Dobra. Chodzi o to, żeby wam pokazała po prostu, jak wyglądają parkury i z czym trzeba się zmierzyć. No ojoj, dobra, wiecie co, jeszcze raz pojedziemy, bo to tak nie może być. Tak źle nie może być, GPN again. Skupmy się, Alien, skupmy się. Dobra, ikonik. Ojej. No podjechałam źle. Tu wiem, że trzeba się mocno rozpędzić. O właśnie. Oj, dlaczego mi skręciło? Halo? No hej, tak to nie może być. No. Lol. No bardzo fajnie. Ale dlaczego w ogóle mi skręciło? Za chwilę stracę cierpliwość po prostu, powiem szczerze. No nie i hahaj mi, bo nic się nie dzieje. Dobra. Chociaż jej nie zrzuciłam na koniec. No cóż, te koniki mają swoje widzimisia, więc trzeba to jakby tolerować. Ogólnie jeżeli chodzi o te wyścigi, to nie jest zbyt ciężkie do zrobienia. Dobra. Jak widzicie, jest całkiem fajnie. Najgorzej właśnie, gdy coś się tam dzieje. O, mogę bardzo skrócić tutaj, ale nie skróciłam, dobra. Dlaczego to mi skręca, skoro ja nie skręcam? No nic, nieważne. Zwróciliśmy. O! Matko kochana, zdyskwalifikowali nas, słuchajcie. Zdyskwalifikowali nas! Oh fuck! Dobra. Lecimy jeszcze raz, słuchajcie, pierwsza dyskwalifikacja i myślę, że ostatnia. Muszę się skupić bardziej. Kurka wodna. O, tu źle pojechałam. Tu już się trzeba rozpędzić. Brawo!
Nie, nie koń. Mieliśmy ładnie pojechać. Ajajaj. Po raz pierwszy. No, znowuż ta sama przeszkoda, słuchajcie. Dobra. Ostrożności trochę, Elin, ostrożności. No, to można bardzo sobie skrócić, okej. Wow, no i to pod koniec zdyskwalifikowali, no pięknie, dobra. Przejechaliśmy. Chodzi o to, że wam pokazała, jakie są te parkury, a jeżeli chodzi o wyniki, to oczywiście sobie je potem zrobię. To nie jest problem. Oczywiście zdobyliśmy ostatni 8 punktów karnych. Strasznie źle i myślę, że lepiej nie będzie. Chociaż jak się skupię, to może damy radę. Ja potem zamulam przy tej grze mocno, żeby te wyniki były lepsze. Nie powiem, że nie. I nerwów trochę jest też, bo chciałabym to robić już od razu, a tak to wiecie, jak to jest. Widzę, że jest rów z wodą, więc tutaj trzeba się będzie przed nim bardzo rozpędzić. Dobra, wio. Wiadomo już, że nie mam sensu bardzo się tutaj starać, bo pierwsze zawody są bardzo zepsute. Więc raczej nie będziemy się tutaj bardzo starać, bo no nie oszukujmy się, ale i tak trzeba to poprawić. No ale, no cóż. To jest bardzo upierdliwe, że nie można poprawić sobie pojedynczych zawodów, tak? Tu jak można to skrócić ładnie. O, chyba nie aż tak ładnie. Musimy sobie zrobić najazd lepszy. Dobrze, nie jest źle. Trochę po prostu dłużej będziemy jechać. Myślałam, że zrzucę, a nie zrzuciłam. Lol. Flippy bar. Poszło. Tu jest ten też rozbieg duży. Wow, a rowu z wodą nie było, rowu z wodą, dobra. No i patrzcie, gdyby nie to, że troszeczkę zepsułam, nie oszukujmy się, tak? To byłoby całkiem nieźle. No, trzecia. 6, 3 sekundy, 4 sekundy, no to tak już ten. O, jesteśmy oczko wyżej. Może będziemy jeszcze oczko wyżej zaraz. O, tak jakoś wyszło, widzicie, kiepsko. Dobra. Akurat mówię, ten Newsteed nie jest taki zły. Najgorzej właśnie dla mnie jest drugi, czyli tam było, Boże, coś na N też. O, nie pamiętam, potem sobie przypomnę. I czwarty, no to jest, wtedy są te zawody ciężkie. Dobra, mamy rów. To się trzeba rozpędzić, bardzo ładnie. Wow! Wow! Są bardzo ładne przeszkody. Dobra. Rozpędzamy konika. Wow! Triple bar. Wow. Jej! Jej! Jeszcze nie kończymy. Tu są poustawiane końce. Musiałam zwolnić, żeby mi konik nie odmówił skoku. Bo jak jest bardzo zmęczony, już to mu tutaj miga, to może odmówić skoku. O, przeszłam. Myślałam, że nie przejdę. Brawo! Jej! No to nam poszło perfekcyjnie, słuchajcie. Perfekcyjnie, po prostu perfekcyjnie. Palimy koniesieła, jesteśmy pierwsi, słuchajcie. Pierwsi, wow! I w tabeli głównej, no tak jak myślałam, oczko wyżej. No nie najlepiej, ale oczko wyżej, więc jest spoko, naprawdę spoko.
No dobra, słuchajcie, na tym zdobyliśmy medal, okej, brązowy, spoko. Odblokowaliśmy coś, no super. Dobra, odblokowaliśmy coś, nie mam żadnego pojęcia co, zaraz zobaczymy sobie, może coś tutaj z owijkami, bo tutaj chyba w sumie owijki nam brakowało, owijek nie. Z owijkami nie. Nie wiem, co odblokowaliśmy, no nieważne, tutaj już mieliśmy też wszystko, nie mam pojęcia, co odblokowaliśmy. Chodź tutaj, damy ci tą normalną grzywkę. A to, co to jest? Czekajcie. Aha, werkoczyki i taka grzywka, dobra. Damy ci tą normalną. Nie wiem, co odblokowaliśmy. Siodełko? No, siodełko też mieliśmy. To też mieliśmy. Nie mam pojęcia, cośmy odblokowali. Tak czy inaczej, nasz koń jest brudny i trzeba go umyć i wyczyścić i ogarnąć, więc ja się zaraz tym zajmę. No i zajmę się oczywiście też tym, żeby zdobyć te pierwsze miejsca, więc mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Ci, którzy oglądają Legend Stara do końca, proszę osoby, które wygrały w konkursie o kontakt, bo bardzo pilny kontakt, bardzo potrzebuję z Wami kontaktu, ponieważ muszę z Wami zrobić zdjęcie i tak dalej, więc prosiłabym o to, abyście się ze mną skontaktowali przez tego maila. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Załóżmy, że jeżeli będzie 100 łapek pod filmem, będzie kolejny Rising Star, bo widzę, że Rising Star ma coraz mniej łapek w górę i jest mi smutno, bo ta gra naprawdę jest fajna. Więc jeżeli będzie 100 łapek w górę, będzie kolejny odcinek. Tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa pa.